Już łączymy się z Siedlcami, oddajemy głos naszym komentatorom, a są nimi ksiądz Jarosław Nowak i Przemysław Babiarz. Witamy serdecznie, witamy gorąco z Siedlec, z błoń siedleckich, na których zgromadził się rzesza chyba 400 tysięcy ludzi. Tak to przynajmniej jest oceniane, bowiem cały plac może pomieścić około 600 tysięcy wiernych. Ten plac niemal w całości jest wypełniony, więc być może ta liczba łącznie sięga nawet 500 000. Od soboty trwają nasze narodowe rekolekcje. Od soboty trwamy w dziękczynieniu Bożej Opatrzności za to, że jest wśród nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Z ust najwyższego kapłana płyną słowa dobre, słowa leczące, słowa podnoszące na duchu, słowa błogosławieństwa, słowa leczące rany, duchowe rany naszych serc. Dziś te słowa, słowa najwyższego kapłana Kościoła popłyną do nas, do naszych serc z Siedlec. Widzimy w tej chwili biskupów, arcybiskupów, którzy będą koncelebrowali mszę świętą wraz z Janem Pawłem II. Łatwo też rozróżnić biskupów obrządku grecko-katolickiego, których przed chwilą Państwo widzieli. Jest ich 8, oprócz tego 13 kapłanów obrządku grecko-katolickiego. W gronie biskupów grecko-katolickich mamy arcybiskupa metropolitę warszawsko-przemyskiego Jana Martyniaka, biskupa wrocławsko-gdańskiego Łodzimierza Juszczaka, z którym przed chwilą rozmawiał ojciec Koprowski. Mamy też biskupa Lubomyra Huzara z Lwowa. Ojciec Święty wylądował w Siedlcach dokładnie o godzinie 9:40. Przez 20 minut trwał prawdziwy, autentyczny festiwal radości. Ojciec Święty swym papamobile przejeżdżał przez 20 minut pomiędzy sektorami, a zgromadzeni wierni w sposób bardzo żywy, spontaniczny witali Ojca Świętego. Cieszyli się, że jest już pośród nich. Ołtarz wybudowany w Siedlcach ma między innymi symbolikę związaną z Unią Brzeską, z Unitami, czyli z Kościołem grecko-katolickim. Litera U stanowi jego podstawę. Ołtarz wieńczy krzyż o wysokości około 30 metrów, krzyż, na którego szczycie widnieje napis Abba Ojcze. Natomiast w poprzecznych ramionach widzimy nawiązanie do fresków z Kaplicy Sykstyńskiej, fresków Michała Anioła, dwie zbliżające się ku sobie dłonie, dłoń Boga Ojca i dłoń Adama. Jeśli chodzi o ołtarz, to jest on dziełem 52-letniego pana Jacka Spisackiego, artysty z Białej Podlaski, a w tej chwili widzimy chór diecezjalny złożony z 320 osób. Chór, który przeszedł prawdziwe eliminacje spośród wielu chórów działających na terenie diecezji siedleckiej. Wyłoniono 9 spośród tych 9 też wybierano poszczególne osoby. One tworzą chór, który będziemy słuchali podczas tej mszy świętej. Ponadto jest również chór kleryków grekokatolickich z Wyższego Seminarium Grekokatolickiego w Lwowie. Oni wykonają część śpiewów liturgicznych zaczerpniętych z liturgii Kościoła grekokatolickiego. Dyrygentem chóru diecezjalnego jest ksiądz Piotr Paćkowski, przewodniczący diecezjalnej komisji do spraw muzyki kościelnej. Natomiast dyrygentem grecko-katolickiego chóru jest Włodymyr Hołowko. Chór, jak już wspomnieliśmy, przybył do nas z Lwowa. Na placu modlitwy pośród 400 tysięcy zebranych wiernych jest około 4 tysięcy grekokatolików. Przybyli z terenu Polski, ale również z terenu diecezji lwowskiej. Wczoraj w Pratulinie przez całe popołudnie modlili się ku czci męczenników podlaskich, męczenników z Pratulina. Wczoraj było ich 3 tysiące, dziś dojechało jeszcze 1000 osób, także w tej chwili modli się ku czci męczenników pratulińskich na błoniach siedleckich około 4 tysięcy wiernych obrządku grekokatolickiego. Męczennicy podlascy, męczennicy z Pratulina, o których często wspominamy, to grupa grekokatolików, która oparła się wojskom carskim, które miały zadanie zlikwidować ich świątynię w Pratulinie, zamienić ją na cerkiew prawosławną. 13 unitów przewodził im Wincenty Lewoniuk,
stanęło naprzeciw żołnierzy, a widząc, że tamci mają zamiar użyć broni, złożyli sami własną broń i w takiej pokojowej manifestacji protestowali przeciwko zaborowi ich świątyni, zostali wszyscy zamordowani. W okresie międzywojennym rozpoczął się ich proces beatyfikacyjny, rozpoczęty przez ówczesnego ordynariusza diecezji podlaskiej, Henryka Przeździeckiego. Ten proces został przerwany na okres II wojny światowej, wznowiony w latach 60. W roku 96 ojciec święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 13 męczenników z Pratulina. Dzisiejsza liturgia, dzisiejsza msza święta jest mszą ku czci błogosławionych męczenników podlaskich. Męczeństwo to wyjątkowa cnota w Kościele i od samego początku chrześcijaństwa męczennicy byli otaczani czcią niezwykłą. Święty Cyryl Jerozolimski pisał w IV wieku: ukrzyżowano Pana, masz na to świadectwo, widzisz Golgotę, wołaniem i pochwałą wyrażasz uznanie. Bacz, byś się w czasie prześladowania nie załamał. Niech nie tylko w pokoju będzie ci krzyż radością, lecz i w prześladowaniu zachowaj tę samą wiarę. Nie bądź w czasie pokoju przyjacielem Jezusa, a w czasie wojny Jego wrogiem. Otrzymujesz teraz odpuszczenie grzechów i duchowe dary łaski swego Króla. W razie wojny walcz dzielnie za swego Króla Jezusa, który był bez grzechu dla ciebie ukrzyżowany, a ty nie chcesz dać się ukrzyżować za tego, którego za ciebie ukrzyżowano? W tej chwili już orszak zbliża się do ołtarza. Zwróćmy uwagę, że niesione są dwie księgi Pisma Świętego. Z jednej z nich odczytana zostanie Ewangelia po polsku, z drugiej odczytana zostanie ten sam fragment Ewangelii w języku starocerkiewnosłowiańskim. Przykład męczenników podlaskich jest ciągle aktualny. Ich postawa była konsekwentną realizacją Ewangelii Chrystusa. Oni złożyli świadectwo w pełni świadomie i dobrowolnie, ponieważ ich życie było umocnione wiarą w Boga żywego. Ta wiara była pogłębiana przez modlitwę i życie sakramentalne, zwłaszcza przez niedzielną liturgię mszy świętej. Są oni więc przykładem męstwa w obronie wyznawanych wartości i wzorem wierności w rzeczach małych. Nad życie umiłowali Kościół katolicki. Dlatego Kościół wynosi ich męczeństwo do chwały ołtarzy. I dlatego Kościół ich dzisiaj stawia nam za przykład, że tak jak i oni, i my mamy w razie potrzeby upominać się o wiarę w Chrystusa, upominać się o sprawy Kościoła. W tej chwili słyszymy śpiew chóru "Kto się w opiekę". Śpiew, jaki według tradycji podjęli właśnie męczennicy podlascy z Pratulina, broniąc swojej świątyni. Posłuchajcie.
błogosławieni ci. Pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, błogosławieni, błogosławieni miłosierni. Czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, 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 którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, błogosławieni. Cieszcie się i radujcie, albowiem nasza nagroda wielka jest w niebie. Błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. W Bydgoszczy pytał Ojciec Święty, do kogo jeszcze odnoszą się te słowa? Odnoszą się do wielu, wielu ludzi, którym w ciągu dziejów ludzkości dane było cierpieć prześladowanie dla sprawiedliwości. Również nasze stulecie zapisało wielką kartę martyrologii. Są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. I dlatego proszę wszystkie episkopaty świata o zebranie świadectwa męczenników naszego wieku, aby ich krew, która wpłynęła na ziemię, użyźniła ją, dała jej wzrost na żniwo. Tak jak dziś żyjemy dziedzictwem męczenników pierwszych wieków, tak potrzeba, abyśmy wchodząc w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa wpisali świadectwo męczeństwa tych, którzy w naszym wieku oddawali życie za Chrystusa i za Jego Kościół.
za dar błogosławionych męczenników Podlaskich, zgromadzonych wiernych, około 2,5 tysiąca Polaków za wschodniej granicy przyjechali przeważnie w kilkudziesięcioosobowych grupach pod przewodnictwem polskich księży. Przyjechali z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Litwy. Przybyli nawet delegaci z dalekiej Syberii, grupa z Tiumenia. Liczy 13 osób, ich pielgrzymka ma jeszcze jeden cel. Mają odebrać dzwon dla tamtejszego kościoła. Widzimy w tej chwili flagi białoruskie, flagi ukraińskie. To wierni nie tylko Polacy, ale również i Białorusini, również i Ukraińcy obrządku grekokatolickiego, którzy zgromadzeni są tutaj w jednym z sektorów w pobliżu ołtarza. Wczoraj spacerując ulicami Siedlec, spotykając mieszkańców tego miasta, którzy w sposób bardzo życzliwy, serdeczny odnosili się do przybywających pielgrzymów, spotykaliśmy także tych, którzy przybyli za wschodniej granicy. Mówili ze łzami w oczach o radości, z jaką przybyli tutaj. Mówili z dziękczynieniem, że dane im było być tutaj, by spotkać Jana Pawła II. Zbliżającego się kapłana z komunią świętą będzie biało-żółta parasolka niesiona przez ministra. Otwierając się na... A ołtarz, który tu zbudowano na Błoniach Siedleckich, ołtarz, jak wspominaliśmy, projektu Jacka Spisackiego, po uroczystościach z Ojcem Świętym zostanie przeniesiony i ustawiony w sanktuarium męczenników podlaskich w Pratulinie. Warto też wspomnieć o innym twórcy, który zaangażował się w powstanie tego ołtarza, pan Józef Kanicki, artysta z miejscowości Paduchy, wykonał dwa dębowe trony, ponieważ tutaj na tym ołtarzu stoją aż dwa trony papieskie. Wykonał również relikwiarz błogosławionych męczenników podlaskich i on również przyczynił się do powstania tego ołtarza. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem, nowe Kościele Święte. Boże, obnaż Kościół jednością i pokojem. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Boże, obnaż Kościół Twój jednością i pokojem. Prosimy o pokój dla ludu Twego. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Dla braci i bliźnich naszych błagamy o dobra Twoje. Boże, obnaż Kościół Twój jednością i pokojem. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem, nowe Kościele Święty. Boże, obnaż Kościół Twój jednością i pokojem. O
Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Boże, obraź pośród jednością i pokojem. Prosimy o pokój dla ludu Twego. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Dla braci i bliźnich naszych błagamy o dobra Twoje. Boże, obraź Kościół Twój jednością i przykład męczenników uświadamia nam, że Chrystus nie obiecuje łatwego życia tym, którzy Go naśladują. Zapowiada raczej, że idąc za Ewangelią będą musieli stać się znakiem sprzeciwu. Jeżeli On sam cierpiał prześladowanie, to stanie się ono również udziałem Jego uczniów. W Ewangelii świętego Mateusza mówi: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Chrześcijanin zatem musi być przygotowany, bo jest zobowiązany do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymał od Boga za pośrednictwem Kościoła. Dietywia Siedlecka, niegdyś Dietywia Podlaska, to teren, na którym katolicy, zarówno grekokatolicy, jak i wierni obrządku rzymskokatolickiego wielokrotnie dawali świadectwo swojej wiary, świadectwo męczeńskie. Trzeba bowiem pamiętać, że od powstania 1918 do dzisiejszych czasów były tu liczne prześladowania, również ze strony caratu między innymi. W pewnym momencie nastąpiła nawet kasata tej diecezji ukazem cara Aleksandra II. Diecezja praktycznie od 1867 roku jako konsekwencja powstania styczniowego przestała istnieć aż do wyzwolenia. Ale to jest już Jan Paweł II. Zwróćmy uwagę na szatę liturgiczną, w której jest papież. Ornat koloru czerwonego, gdyż Eucharystia, jak powiedzieliśmy, jest sprawowana ku czci męczenników podlaskich. Thank you.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi. Ojca Świętego przywita ordynariusz diecezji siedleckiej, biskup Jan Bernard Nowak. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wasza świętobliwość, umiłowany Ojcze Święty, jesteś na ziemi, którą Władysław Reymont tak opisał. Przez parę tygodni jeździłem po tych cichych, oprzędzonych melancholią i dziwnym smutkiem ziemiach, gdzie każda wieś była przez całe dziesiątki lat niezdobytą twierdzą, każda chałupa okopem walczących do ostatniego tchnienia i każdy człowiek nieustraszonym bojownikiem świętej sprawy. Twoi poprzednicy na stolicy Piotrowej, papież Pius IX i Leon XIII, w swojej pasterskiej trosce mieli świadomość tego, że posłał ich Pan, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im dać olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. I dlatego pocieszali prześladowany lud Podlasia i wstawiali się za nim przed Bogiem i wobec świata. Ty zaś, umiłowany Ojcze Święty, dałeś tej ziemi najpiękniejszy olejek radości zamiast szaty smutku, wynosząc naszych męczenników z Pratulina na ołtarze Kościoła. Dziś w Twojej obecności, Piotrze naszych czasów, wszyscy doznajemy pocieszenia w Duchu Świętym, w którego mocy pełnisz swoją posługę Piotrową, albowiem to, czego nauczasz i o czym świadczysz, nie objawiły Ci ciało i krew, ale Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest w niebie. Umiłowany Ojcze Święty, lud męczeńskiego Podlasia, który przez wieki dawał niezliczone dowody swej jedności z Kościołem i żarliwie walczył za wiarę, dziś składa hołd wdzięczności Ojcu Niebieskiemu za ten radosny i błogosławiony dzień, w którym spełniają się pragnienia naszych serc. Dziś urzeczywistnia się pełna ufności modlitwa tego ludu, która rozbrzmiewała nieustannie w całym świętym Kościele Siedleckim. O dobry Boże, nie odmów nam tej łaski, by Ojciec Święty nawiedził lud Podlaski. I oto przybyłeś, umiłowany Ojcze Święty, do nas. Przybyłeś do stolicy biskupiej męczeńskiego Podlasia. Całym sercem witam Cię, namiestniku Chrystusa w Siedlcach, w imieniu własnym, w imieniu mojego biskupa pomocniczego Henryka, biskupów seniorów Jana i Wacława, wszystkich kapłanów, kleryków, osób konsekrowanych, wszystkich podlaskich rodzin, a także chorych, samotnych i cierpiących, a w sposób szczególny w imieniu podlaskiej wiernej młodzieży,
podlaskiej wiernej młodzieży, która obroniła swój krzyż, gdy chciano jej go zabrać ze szkoły. Pozdrawiamy Cię, umiłowany Ojcze Święty, na ziemi męczenników podlaskich, którzy złożyli najwyższe świadectwo swej wierności Chrystusowi i Kościołowi oraz miłości do Jego najwyższego pasterza, Ojca Świętego. To ich heroiczne świadectwo, wyniesione na ołtarze Kościoła, przejmujemy jako nasze święte dziedzictwo i nasze zadanie na dziś i jutro świętego Kościoła Siedleckiego. A wobec Ciebie składamy synowski hołd miłości Chrystusowi, który na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia buduje swój Kościół na skalę wziętej z polskiej ziemi, z Polski, w której męczeńskie Podlasie było zawsze wierne. W symbolu złotych kłosów, które zdobią nasz ołtarz, składamy przed Tobą, Piotrze naszych czasów, nasze serca zasiane ziarnem wiary, miłości i nadziei w czasie misji ewangelizacyjnych, które od 2 lat przeżywamy we wszystkich parafiach naszej diecezji i prosimy, abyś je pobłogosławił, by wydały plon 100-krotny. Umiłowany Ojcze Święty, nasza diecezja siedlecka powstała w 1818 roku, przyjmując za swoich patronów świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Za pomoc niesioną prześladowanym unitom została skasowana przez władze carskie w 1867 roku. Wskrzeszona w 1918 wiernie podjęła i przekazywała wiarę ojców, wypełniając słowa swego patrona, świętego Judy Tadeusza, który w swoim liście pisze: Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Ojcze Święty, wiemy dobrze, jak wielką Twoją radością jest młodzież, a jednocześnie jak wielką troską otaczasz ubogich i chorych. Dlatego pragniemy, aby żywym pomnikiem Twojej obecności wśród nas było centrum duszpastersko-charytatywne imieniem Matki Teresy z Kalkuty w Siedlcach i nowe, 4. już w naszej diecezji siedleckiej liceum katolickie, otwarte w tym roku w naszym mieście biskupim. Dlatego prosimy Cię, abyś pobłogosławił kamienie węgielne pod budynki dla tychże instytucji. Umiłowany Ojcze Święty, chociaż obecnie na terenie naszej diecezji nie ma wiernych Kościoła grekokatolickiego, to jednak zaprosiliśmy i serdecznie zaprosiliśmy ten Kościół zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, gdyż pragniemy razem z nim pod Twoim, Ojcze Święty, przewodnictwem uczcić naszych błogosławionych męczenników podlaskich. Obecność braci katolików na ziemi męczenników podlaskich przypomina o wielkiej cenie, jaką za jedność Kościoła oni tu zapłacili, a jednocześnie potwierdza, że krew męczenników nie była przelana daremnie, ale jest źródłem żywej jedności uczniów Pana, o co tak gorąco modlił się Chrystus. Umiłowany Ojcze Święty, wznieś swoje apostolskie dłonie nad tą ziemią przesiąkniętą krwią męczenników, nad wiernym ludem, który tu żyje, pracuje, cierpi i oddaje Bogu chwałę, i błogosław nam wszystkim w
trzecie tysiąclecie. Ordynariusz diecezji siedleckiej, biskup Jan Wiktor Nowak, powitał Ojca Świętego. Wspomniał między innymi o tym centrum charytatywnym, którego jest inicjatorem jego założenia, centrum imienia Matki Teresy z Kalkuty. Stajemy przed Bogiem, który jest miłością, aby sprawować ofiarę naszego zbawienia. Chrystus mocą swojej śmierci i zmartwychwstania zgromadził w jednym kościele rozproszone dzieci Boże. Jako wspólnota ludu Bożego, świadomi naszej grzeszności, przeprośmy Najświętszego Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli jak najpełniej przyjąć dar zbawienia przez słuchanie Jego słowa i komunię z naszym Zbawicielem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed oblagą Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Dzięki Ci składam.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa. Spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian. Umiłowani, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą. Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą. Chwal, duszo moja, Pana.
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę. Chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności w książęta, ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu Bogu swoim. Wiary dochowuje na wieki, daje prawo uciśnionym. Pan uwalnia jeńców, Pan miłuje sprawiedliwy. Ewangelii w dwóch językach. W języku polskim czytał będzie diakon Andrzej Danieluk z Seminarium Duchownego w Siedlcach. Natomiast w języku starotokiewno-słowiańskim odczyta fragment protodiakon Michajło Prodius.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłeś ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Pańskie. Премудрість прості, услышим святого Евангелия. Мир всем. И духом и Доне. От Иоанна святого Евангелия чтение. Oh.
Возвет Иисус очи Свои на небо и рече, Отче святый, соблюди их во имя Твое, их же дал есть мне, да будут едино, яко же и мы. Егда бих с ними в мире, а соблюдах их во имя Твое, их же дал есть мне, сохрани их, и никто же от них не погибе, токмо Сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою исполнену в себе, а сдах им слово Твое, и мир возненавид их, яко несуть от мира, яко же яс от мира низм. Не молю, да возмеши их от мира, но да соблюдиши их от неприязни. От мира не суть, яко же яс от мира низм. Святи их во истину Твою, слово Твое истина есть. Яко же мне послал есть в мир, и аз послах их в мир. И за них аз свящу себя, дайте будут священни во истину. Seminarium grecko-katolickiego we Lwowie pod dyrekcją Włodzimira Hołówko. Cóż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Drodzy bracia i siostry, jakże wymownie brzmią te słowa apostoła narodów na ziemi podlaskiej, która wydała nieustraszonych świadków Chrystusowej Ewangelii. Lud tej ziemi przez wieki dał niezliczone dowody wiary w Chrystusa i przywiązania do Jego Kościoła, zwłaszcza w obliczu wielorakich doświadczeń i krwawych prześladowań
oraz ciężkich prób dziejów. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na tej mszy świętej, cały lud Boży Podlasia wraz z jego pasterzem, biskupem Janem Wiktorem, biskupami seniorami Janem i Wacławem oraz biskupem pomocniczym Henrykiem. Raduję się z obecności kardynałów i biskupów z Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy. Pozdrawiam z całego serca kardynała Kazimierza Świątka, Mińska. Witam biskupów obrządku bizantyńsko-ukraińskiego z Polski, z Ukrainy. Metropolitę warszawsko-przemyskiego Jana Martyniaka, biskupa nominata wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka. Oraz biskupa Lubomyra Huzara z Lwowa z biskupami Ukrainy, a także przybyłych z nimi pielgrzymów. Pozdrawiam kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów Siedleckiego Seminarium Duchownego, jak również przedstawicieli ruchów katolickich, stowarzyszeń modlitewnych i apostolskich. Pozdrawiam pielgrzymów z różnych stron Polski, a także z krajów ościennych, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. Odżywają w moim sercu w tej chwili wspomnienia wcześniejszych spotkań z Kościołem w Siedlcach, zwłaszcza podczas obchodów tysiąclecia Chrztu Polski w roku 1966 oraz jubileuszu 150-lecia diecezji, kiedy dane mi było sprawować Eucharystię w sapieżyńskim Kodniu u stóp Matki Bożej Królowej Podlasia. Z radością dzisiaj staję wśród Was i składam dzięki opatrzności Bożej, że mogę oddać cześć czcigodnym relikwiom męczenników podlaskich. Na nich w szczególny sposób spełniły się słowa świętego Pawła: ani śmierć, ani życie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu nasz. Ojcze Święty, zachowaj w ich, w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Te słowa wypowiedział Chrystus w przededniu swojej męki i śmierci. Są one poniekąd Jego testamentem. Od 2000 lat
Kościół idzie przez dzieje z tym testamentem, z tą modlitwą o jedność. Są jednak pewne okresy dziejów, w których ta modlitwa staje się szczególnie aktualna. Żyjemy właśnie w takim okresie. O ile bowiem pierwsze tysiąclecie dziejów Kościoła zasadniczo naznaczone było jednością, to od początku drugiego tysiąclecia przyszły podziały naprzód na wschodzie, później na zachodzie. Od prawie 10 wieków chrześcijaństwo żyje podzielone. Znalazło i znajduje to swój wyraz w Kościele, który od milenium spełnia swe posłannictwo na ziemiach polskich. W okresie I Rzeczypospolitej rozległe ziemie polsko-litewsko-ruskie były terenem, na którym obie tradycje, zachodnia i wschodnia, istniały wspólnie, stopniowo ujawniały się na tych ziemiach skutki podziału, który, jak wiadomo, zaistniał między Rzymem a Bizancjum w połowie XI wieku. Stopniowo też dojrzewało zrozumienie potrzeby odbudowania jedności, zwłaszcza po Soborze Florenckim w XV wieku. Rok 1596 związany jest z historycznym wydarzeniem Unii Brzeskiej. Od tego czasu na ziemiach I Rzeczypospolitej, szczególnie na ziemiach wschodnich, powiększała się liczba diecezji i parafii Kościoła grekokatolickiego, zachowując tradycję wschodnią w zakresie liturgii, dyscypliny, języka. Równocześnie chrześcijanie ci pozostawali w jedności ze Stolicą Apostolską. Diecezja siedlecka, której dziś się spotykamy, a zwłaszcza miejscowość Pratulin, pozostaje miejscem szczególnego świadectwa tego historycznego procesu. Tutaj bowiem ponieśli śmierć męczeńską wyznawcy Chrystusa należący do Kościoła Wschodniego, grecko-katolickiego, błogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy. Przed 3 laty, podczas ich beatyfikacji na placu świętego Piotra w Rzymie, powiedziałem, iż dali świadectwo niezłomnej wierności Panu winnicy. Męczennicy z Pratulina bronili Kościoła, który jest winnicą Pana. Oni tej winnicy pozostali wierni aż do końca i nie ulegli naciskom ówczesnego świata, który ich za to znienawidził. W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się prawdą i dobrem zwyciężyć szerzące się zło, a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść. Tak jak Chrystus, który za nich w ofierze oddał samego siebie, by byli uświęceni w prawdzie, tak też oni za wierność prawdzie Chrystusowej i w obronie jedności Kościoła złożyli swoje życie. Ci prości ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom niezgodnym z ich sumieniem.
jak słodko jest umierać za wiarę, były to ostatnie ich słowa. Dziękujemy im za to niezwykłe świadectwo, które stało się dziedzictwem całego Kościoła w Polsce na zbliżające się trzecie tysiąclecie. Oni dali swój wielki wkład w budowę jedności. Chrystusowe wołanie do Ojca: zachowaj ich w swoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, oni wypełnili do końca poprzez wielkoduszną ofiarę z własnego życia. Swoją śmiercią potwierdzili oddanie Chrystusowi w Kościele katolickim tradycji wschodniej. Taki sam duch ożywiał rzesze wiernych obrządku bizantyńsko-ukraińskiego, biskupów, kapłanów i świeckich, którzy w ciągu 45 lat prześladowań na swojej ojczystej ziemi dochowali wierności Chrystusowi, zachowując swoją kościelną tożsamość. W tym świadectwie wierność Chrystusowi splata się z wiernością Kościołowi i staje się służbą jedności. Jak Ty, Ojcze, mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Dzisiaj, może bardziej niż w innym czasie, trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa, niewiast i mężczyzn, młodych i starszych. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół, który przez 20 wieków niesie wszystkim ludom i narodom zbawienie i głosi niezmienną naukę Ewangelii. Ludzkość stoi w obliczu rozmaitych trudności, problemów, gwałtownych zmian. Przeżywa niejednokrotnie dramatyczne wstrząsy i rozdarcia. W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, doświadcza zagubienia. Niektórzy padają ofiarą sekt i religijnych wypaczeń, czy też manipulowania prawdą. Inni ulegają różnym formom zniewolenia. Upowszechniają się postawy egoizmu, niesprawiedliwości i braku wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Wobec tych i wielu innych wyzwań współczesności staje Kościół. Chce skutecznie nieść ludziom pomoc i dlatego potrzebuje zaangażowania wiernych świeckich, którzy pod kierunkiem swoich pasterzy będą czynnie uczestniczyć w jego zbawczej misji. Drodzy bracia i siostry, przez Chrzest Święty zostaliście włączeni w Chrystusa. Tworzycie Kościół i jego ciało mistyczne. Przez was chce działać Chrystus mocą swego ducha. On przez was pragnie nieść ubogim dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie, jak czytałem proroka. Przez was pragnie uciśnionych odsyłać wolnymi
i obwoływać rok łaski od Pana. Jako ludzie świeccy, wierni swojej tożsamości, żyjąc w świecie czynnie i skutecznie, możecie ten świat przekształcać w duchu Ewangelii. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu. Z radością stwierdzę, że w Polsce rozwija się żywo akcja katolicka, różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie, a wśród nich ruchy młodzieżowe z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i ruchem Światło Życie na czele. Jest to nowy posiew, nowy powiew Ducha Świętego w naszej Ojczyźnie. I za to niech będą dzięki Panu Bogu. Bądźcie wierni. Waszemu chrześcijańskiemu powołaniu bądźcie wierni Bogu i Chrystusowi, żyjącemu w Kościele. Dzisiaj oddajemy cześć relikwiom męczenników podlaskich i czcimy krzyż pratuliński, który był niemym świadkiem ich heroicznej wierności. Ten krzyż, który trzymali w swoich rękach, nosili też głęboko w swoich sercach, jako znak miłości Ojca i jedności Kościoła. Krzyż dał im siłę do zaświadczenia o Chrystusie i Kościele. Sprawdziły się na nich Pawłowe słowa z dzisiejszej liturgii: jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przez swoją śmierć zostali w sposób szczególny włączeni w wielkie dziedzictwo wiary, począwszy od świętego Wojciecha, świętego Stanisława i świętego Jozafata Koncewicza, patrona Rusi, aż po nasze czasy. Niezliczona jest liczba tych, którzy na polskiej ziemi, a raczej na ziemiach pierwszej Rzeczypospolitej, rozległych ziemiach polsko-litewsko-ruskich, cierpieli dla Chrystusowego krzyża i ponosili dla Niego największą ofiarę. Niejednokrotnie w swojej historii nasz naród musiał bronić swojej wiary i znosić ucisk i prześladowanie za wierność Kościołowi, zwłaszcza w
długi okres powojenny zapisał się jako czas szczególnie dotkliwej walki z Kościołem prowadzonej przez totalitarny system. Zabraniano wówczas nauki religii, utrudniano publiczne wyznawanie wiary, także budowę świątyń i kaplic. Jakże wiele ofiar trzeba było wówczas ponieść, jakże wiele odwagi kosztowało zachowanie chrześcijańskiej tożsamości. Nie zdołano jednak usunąć krzyża, tego znaku wiary i miłości z życia osobistego i społecznego, bo głęboko wrósł on w glebę serc i sumień, stając się dla narodu i Kościoła źródłem siły i znakiem jedności między ludźmi. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa i gotowych dla Niego ponosić ofiary. Prawdziwe bowiem świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w Jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło i pragnie naśladować miłość Chrystusa aż do końca. Trzeba, aby tak jak w przeszłości krzyż był nadal obecny w naszym życiu jako wyraźny drogowskaz w działaniu i światło rozjaśniające całe nasze życie. Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi pomiędzy sobą, rozrasta się na naszej ziemi wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Niech rodzi nowych i odważnych głosicieli i wyznawców, kochających Kościół, za Niego odpowiedzialnych, prawdziwych heroldów wiary, nowych ludzi plemion, które rozpali pochodnie wiary i wniesie ją płonącą w progi trzeciego tysiąclecia. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie rozpłynie imię Twe, Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie imię Twe, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pochwalony. Ta sama krew Cię stropiła, która nas grzechów obmyła. Ta sama krew Cię stropiła, która nas grzechów obmyła.
Drodzy bracia i siostry, wysłuchaliśmy słowa Bożego. Teraz wobec zastępcy Chrystusa na ziemi, który przybył na męczeńskie Podlasie, aby utwierdzić nas w wierze, ja, którego Ojciec Święty ustanowił pasterzem Kościoła Siedleckiego, wraz z wami, którzy ten Kościół stanowicie, pragniemy wyznać naszą wiarę. Wyznajmy ją w taki sposób, jak to uczynili w dniu naszego chrztu nasi rodzice i chrzestni. Niech wiara w Boga w Trójcy Święty Jedynego będzie trwałą zasadą naszego życia i istotnym motywem w budowaniu jedności Chrystusowego Kościoła. Pytam każdego z was, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebionego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bóg, który jest miłością, pragnie nas uświęcać w prawdzie. Dokonuje tego w jednym świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Wdzięczni Bogu Ojcu za dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa w mocy i miłości Ducha Świętego, skierujmy z ufnością do Niego nasze prośby. Bądź uwielbiony, Boże, za całe dzieło stworzenia. Niech wszyscy ludzie dostrzegą i zrozumieją znaki Twojej obecności we wszechświecie. Niech roztropnie czynią sobie ziemię poddaną i tak składają należny Ci hołd i uwielbienie. Ciebie prosimy. Ojcze niebieski, który jesteś źródłem i pełnią dobra, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna, który mocą Ducha Świętego stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Niech tegoroczne zgłębianie tajemnicy Twego Bożego Ojcostwa pomoże wszystkim wierzącym jak najlepiej przygotować się na zbliżający się jubileusz roku 2000 od narodzin naszego Odkupiciela. Ciebie prosimy. Boże, nasz najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Niech lud Boży, prowadzony przez pasterzy Kościoła pod przewodem obecnego wśród nas pasterza Kościoła powszechnego, staje się coraz bardziej czytelnym znakiem zbawienia świata i przedmiotem serdecznej troski wszystkich ochrzczonych.
Niech dla szukających prawdy będzie pomocą w poznawaniu Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże, który jesteś święty i źródłem wszelkiej świętości, bądź uwielbiony przez heroizm błogosławionego Wincentego i jego towarzyszy, obrońców wiary i jedności Chrystusowego Kościoła. Spraw, by postawa życiowa dzieci, młodzieży i starszych, kształtowana mocą przykładu świętych i błogosławionych, odnawiała oblicze Kościoła w naszej umiłowanej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Boże, który jesteś pełnią prawdy, bądź uwielbiony przez wysiłek wielu ludzi, którzy gromadzą się w ruchach i stowarzyszeniach apostolskich, by realizować nową ewangelizację. Niech ich zapał i zaangażowanie staną się trwałą formą współuczestnictwa z biskupami i kapłanami w trosce o Chrystusowy Kościół. Ciebie prosimy. Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa i Ojcze nasz, bądź uwielbiony przez obecność i modlitwę przybyłych tu z różnych stron świata uczestników świętej liturgii. Pomóż nam lepiej poznać duchowe dziedzictwo, które tworzyli nasi przodkowie, żyjąc według Ewangelii. Niech wszyscy tu obecni starają się je potwierdzać swoim życiem oraz pomnażać przez wierność Bogu i troskę o jedność Chrystusowego Kościoła. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony Boże nasz Ojcze, za dobro, którego dokonujesz w umysłach i sercach wszystkich, którzy są otwarci na Twoją naukę. Przyjmij nasze prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Pomóż nam, abyśmy Twoją prawdę potwierdzali naszym chrześcijańskim życiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, obrzęd przygotowania, na początku której wierni przynoszą darami, dary ołtarza, komentatorem a więc procesji chleb, za darami jest wodę, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, wierni ksiądz prałat Jan Zbigniew dary na rzecz ubogich, na potrzeby Kościoła powszechnego i kościołów lokalnych. Dzisiejszą procesję darów ofiarnych rozpoczyna Paweł Królak, członek służby liturgicznej, który niesie chleb na patenie. Następnie puszkę z komunikantami do Komunii Świętej Wiernych, którzy ją przyjmą z rąk Ojca Świętego, przyniesie przedstawiciel lektorów Mateusz Sobierajski. Ampułkę z wodą do ołtarza przyniesie Beata Biernat. Ampułkę z winem alum Piotr Goliszewski. Świecę paschalną z prawdziwego wosku pszczelego, symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa, w imieniu pszczelarzy z rejonu siedleckiego składa ich przedstawiciel Zdzisław Nikończuk-Siedlec. Ornat koloru złotego w imieniu rodziców diecezji siedleckiej niesie Teresa Celińska-Mysław. Pozłacany kielich mszalny z pateną przyniesie do ołtarza przedstawiciel rzemieślników z Podlasia, Mazowsza i Kurpi Marian Ząbek. 20 kompletów bielizny kielichowej przedstawia Ojcu Świętemu siostra Dorota Korycińska, nazaretanka. Wiceminister transportu, poseł na Sejm Krzysztof Tchórzewski w imieniu kolejarzy podlaskich
Wręczę Ojcu Świętemu monstrancję do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Kolejarze podlascy ufundowali także kaplicę na dworcu PKP w Siedlcach, którą poświęcił biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak w Wigilię przybycia Ojca Świętego do Ojczyzny. Komplet narzędzi chirurgicznych, które Ojciec Święty przekaże potrzebującemu szpitalowi, do ołtarza przyniesie dr Andrzej Koziak, ordynator siedleckiego oddziału urologicznego. Będzie on prosił Ojca Świętego o błogosławieństwo dla uczestników trzecich podlaskich warsztatów laparoskopowych, które rozpoczynają się w Siedlcach. Makietę diecezjalnego centrum charytatywno-duszpasterskiego realizowanego w Siedlcach przedstawią Ojcu Świętemu dyrektor diecezjalnej Caritas ksiądz Julian Jóźwik i dyrektor ekonomiczny diecezji ksiądz Kazimierz Niemirka. Przedstawiciele kościoła grekokatolickiego przynoszą w procesji ikonę męczenników z Pratulina, Andrzej Macko i Zenowia Wera Kosweta. Wiceprezydent Siedlec Jerzy Mrówczyński przynosi kosz kwiatów, a także herb i klucze Siedlec dla Ojca Świętego, który w 1996 roku zechciał przyjąć tytuł honorowego obywatela naszego miasta. Ojcu Świętemu do pobłogosławienia przedstawione też będą kamienie węgielne, pod liceum katolickie, pod budowę kościołów w Parczewie, w Ulce Dobryńskiej i inne. Każdy z nas włącza w tym momencie swój dar duchowy, składając go poprzez ręce Ojca Świętego na ołtarzu i ofiarując Chrystusowi. A my wszyscy śpiewamy: przykazanie nowe daję wam. Wzajemnie miłowali.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ojcze Święty, przyjmij dary, które my, Twoi słudzy, składamy, wspominając błogosławionych męczenników Wincentego i jego towarzyszy, i spraw, abyśmy trwali w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie błogosławionego Wincentego i towarzyszy ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem, naśladując Chrystusa, przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, dzięki Tobie składając, błogosławił, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławionymi męczennikami podlaskimi i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże,
aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twoich Kościół, pielgrzymujący nad ziemi, a więc swojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Jana Wiktora, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasz, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Święta rozdawana przez 240 kapłanów, którzy tu stali przed ołtarzem, a także przez taką samą liczbę kapłanów, którzy stali w pobliżu kilku kaplic polowych. Łącznie Komunię Świętą będzie rozdawało 480 kapłanów. Jak słyszeliśmy, męczennicy Podlasia czerpali siłę, duchową moc do dochowania wierności Chrystusowej, Chrystusowi w sposób tak widoczny, w warunkach tak ekstremalnych, z uczestnictwa w niedzielnej liturgii mszy świętej. Siłę do swego męczeństwa czerpali z eucharystycznego chleba, który daje życie wieczne, który daje moc, który sprawia, że możemy wytrwać przy Panu wtedy, gdy nawet wszyscy wokół nas są przeciwko nam. Ten chleb prawdziwie daje życie wieczne. W swojej homilii dziś w Siedlcach Ojciec Święty mówił: Drodzy bracia i siostry, przez was chce działać Chrystus mocą swego ducha. On przez was pragnie nieść ubogim dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie. Przez was pragnie uciśnionych odsyłać wolnymi i obwoływać rok łaski od Pana. Jako ludzie świeccy, wierni swojej tożsamości, bądźcie solą, bądźcie światłem. Aktywność świeckich, zwłaszcza w parafii siedleckiej, jest ogromna. Wspominaliśmy o dużej liczbie stowarzyszeń katolików świeckich. Tu podczas obrzędu składania darów widzieliśmy makietę Centrum Duszpasterskocharytatywnego imienia Matki Teresy z Kalkuty. To centrum powstanie. Dziś Ojciec Święty poświęci kamień węgielny pod jego budowę, a jego działalność będzie również oparta o aktywność katolików świeckich. Jak zwykle też około 30 osób otrzyma Komunię Świętą z rąk samego Ojca Świętego. Warto zauważyć, że pośród tych wybranych są laureaci konkursu Wiedzy o Papieżu i laureaci konkursu plastycznego. W diecezji siedleckiej aż 25 tysięcy młodzieży wzięło udział w tym konkursie. Postanowili, że nagrodą pierwszą za zwycięstwo będzie nie pielgrzymka do Rzymu, nie nagrody rzeczowe, ale właśnie niezwykły dar, niezwykła możliwość przyjęcia ciała Chrystusa z rąk Ojca Świętego podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej w stolicy ich diecezji. 25 tysięcy młodych ludzi wzięło udział w konkursach Wiedzy o Papieżu i w konkursie plastycznym. To także dowód tego niezwykłego zaangażowania się świeckich w życie Kościoła,
dowód ich zainteresowania się życia ich wspólnoty. Wspominaliśmy o szatach liturgicznych, w których Ojciec Święty odprawia dzisiejszą mszę świętą. Na jego ornacie widnieje wizerunek męczenników pratulińskich, a tak się również składa, że podczas gdy Ojciec Święty w 1996 roku wyniósł ich na ołtarze, dokładnie w tym samym dniu jeszcze trafił do kliniki. Liczna pielgrzymka z diecezji siedleckiej towarzyszyła i podczas tej mszy świętej, a później długie, długie godziny spędzone pod kliniką i modlitwy w intencji Ojca Świętego, który też wtedy przez wiele dni cierpiał. Słyszeliśmy pieśń Jezu Decus Angelorum, kompozycję Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu chóru diecezjalnego z Towarzyszeniem Organów. Za chwilę pieśń Bądźże Pozdrowiona, a później jeszcze śpiewał będzie chór grecko-katolicki z Wyższego Seminarium Grecko-Katolickiego ze Lwowa.
Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Niezwykła moc eucharystycznego chleba. Tym chlebem posilali się wszyscy ci, którzy mieli moc, by wytrwać wśród czasu prześladowania dla sprawiedliwości. Człowiek wierzący cierpi dla sprawiedliwości, gdy w zamian za swoją wierność Bogu doświadcza upokorzeń. Obrzucany jest obelgami, wyśmiewany w swoim środowisku. Doznaje niezrozumienia nieraz nawet od najbliższych, gdy naraża się na sprzeciw, niepopularność i inne przykre konsekwencje. Zawsze jednak gotowy jest do złożenia każdej ofiary, bo trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Zawsze ma w sobie moc do złożenia ofiary z siebie, a ta moc płynie z eucharystycznego chleba. Ta moc płynie z tej hostii, która ukrywa Jezusa Chrystusa, Boga żywego, Syna Maryi.
Módlmy się. Panie nasz Boże, w życiu błogosławionego Wincentego i towarzyszy, męczenników podlaskich, zajaśniała tajemnica krzyża. Umocnij nas przez udział w tej ofierze, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa naszego. Ojciec Święty kieruje teraz słowa pozdrowienia do wiernych. Nie jest wykluczone, że będą to również... Pragnę podziękować Bogu za tę eucharystyczną ofiarę, w której tak wielka rzesza uczestniczyła. Raduję się, że mogę nawiedzić waszą piękną i gościnną ziemię. Jest to ziemia męczenników podlaskich, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Jest to ziemia wielu pisarzy, poetów i artystów, choćby mieć tylko Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego czy Leona Wyczółkowskiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników liturgii na Błoniach Siedleckich. Pozdrawiam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Tym pozdrowieniem pragnę objąć wszystkich pracujących na roli. Modlę się za was, byście czyniąc sobie ziemię poddaną, wielkodusznie potrafili się dzielić owocami swojego trudu z innymi. Należy się wam nasza wdzięczność i troska o lepsze jutro. Pozdrawiam również tych, którzy pracują w szkolnictwie i oświacie oraz w instytucjach wychowawczych. Nie ustawajcie w wysiłkach nad kształtowaniem umysłów i serc waszych wychowanków w oparciu o Chrystusową prawdę. Młodzieży siedleckiej Bóg zapłać za stałą obecność na Światowych Dniach Młodzieży. Zapraszam was również w Rzym, do Rzymu, na rok jubileuszowy. Zwracam się ze szczególnym wzruszeniem do ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, obecnych tu wraz z swoimi duszpasterzami i opiekunami.
Przez wasze cierpienia jesteście blisko Chrystusa, który przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Proszę was o modlitwę i dziękuję zarazem, bo wiem, że o mnie zawsze pamiętacie. Pozdrawiam także lekarzy, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia. Pozdrawiam członków Caritas Polski. Pozdrawiam policjantów i ich rodziny w całej ojczyźnie, zwłaszcza dzisiaj w Siedlcach. Serce obejmuje wszystkich pielgrzymów tu obecnych, zarówno z kraju, jak też i z zagranicy. Dziękuję wraz z wami Bogu za to spotkanie, błogosławiąc wam i waszym rodzinom. Modlę się, aby polska rodzina była zawsze mocno z Bogiem związana, stając się w ten sposób ogniskiem życia i miłości. Jeszcze słowo pozdrowienia do licznych leśników, dziś tu obecnych. Wdzięczność za ochronę lasu i przyrody. Na tym męczeńskim Podlasiu nie mogę nie wspomnieć martyrologium narodu żydowskiego, która w Siedlcach wpisało swoją bolesną kartę w okresie II wojny światowej. Jeszcze pragnę pozdrowić uczestników mszy świętej z Białorusi. Drodzy wierniki, jaki przybyli z Białorusi, z wielkiej lubowiu witają was i zapewniają u mojej modlitwie za was, za wasze siemię i za waszą rodzinę. Niechaj Bóg achowuje was i wasze supołki praz zastupnictwa Najświętszej Panny Maryi i świętych zastupników waszej uzlubionej nacji, do jakiej ja nakierowaju swoją serdeczną dumkę. Do pochodzących z Rosji, drogie ruskie polomniki, serdecznie приветствую каждого из вас. Матерь Царица мира да направить вашу возлюбленную родину на стези все более глубокой справедливости и солидарности. Да извлекут жители России из своих духовных ценностей свет и силу, необходимые для преодоления всякого препятствия и для устроения общественного порядка, достойного человека и сообразного замыслу Всевышнего. Дорогі українці, до вас, що прибули сюди, до Сєдлець, на зустріч з наступником Христа,
Вертаю з особливим привітанням. Мій батьківський привіт звернений також до ваших епіскопів, священників, монахів і монахинь, до ваших сімей, а також до всіх українців. Нехай за посередництвом Пресвятої Богородиці Господь вам допомагає і завжди вас охороняє. На koniec pragnę jeszcze poświęcić wianki, które w pięknej tradycji polskiej przypominają zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Bardzo wielu was się tu zgromadziło, jakby się liczyły milion. Bogu dzięki. Nie wiem, co mówicie, ale myślę, że mówicie dobrze. Błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego, które za chwilę przyjmiemy, poświęca kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów, wianki trzymane w dłoniach i wszystkie przedmioty kultu religijnego. Podczas procesji z darami Ojciec Święty ofiarował naszej diecezji dar w postaci złotego kielicha. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Położenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chrystus, Ojcze,
stotysięczne zgromadzenie wołało zostań z nami do Jana Pawła II i myślę, że nie było to tylko konwencjonalne zawołanie, ale pragnienie, aby obecność papieża wprowadzała ład i pokój, bo tam, gdzie przybywa Jan Paweł II, wiadomo co i kto jest najważniejszy, a więc rodzi się w sercach ludzi pokój. Dzisiejsza Eucharystia sprawowana ku czci męczenników z Pratulina uświadamia nam, że świadectwo wiary, jakie oni złożyli, owocuje. 400 tysięcy zgromadzonych osób oddawało cześć Chrystusowi, dziękując za przykład męczenników. A Ojciec Święty skierował do nich takie słowa. Dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa, niewiast i mężczyzn, młodych i starszych. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół, który przez 20 wieków niesie wszystkim ludom i narodom zbawienie i głosi niezmienną naukę Ewangelii. Liturgia miała miejsce pod krzyżem Chrystusa. A nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary. Ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa i gotowych dla Niego ponosić ofiary. Prawdziwe bowiem świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w Jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło. I pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. W Ciebie moc płynie i męstwo. W Tobie jest nasze zwycięstwo. Tymi słowami modlił się dziś z nami Ojciec Święty Jan Paweł II.
teraz Ojciec Święty uda się ulicami Siedlec do siedziby biskupów siedleckich, do kurii. Tam będzie wypoczywał do godzin popołudniowych, kiedy to znów powróci tu na Błonia, by wystartować i przelecieć do Drohiszczyna. A my dziękujemy Państwu za udział w tej transmisji. Zapraszamy na następne i oddajemy głos do studia w Warszawie.